Kiedy wrócić do sportu po takim leczeniu, gdy mamy przeciążenie, mamy dolegliwości bólowe, mamy zmiany degeneracyjne, to wszystko zależy od stopnia zaawansowania tych dolegliwości. Jeżeli pacjent jest po rehabilitacji i już jest całkowicie bezbólowy, wtedy w zasadzie może bezpiecznie wracać do sportu, ale należy pamiętać, żeby wracać do sportu z małymi obciążeniami, z krótkimi dystansami, z małą częstością i stopniowo je zwiększać. Jeżeli dolegliwości zaczynają nawracać, to jest sygnał, żeby przerwać te treningi, odpocząć kilka dni, cofnąć się krok do tyłu, zmniejszyć obciążenie treningów i stopniowo zwracać do aktywności sportowej. Ważne jest nie tylko leczenie samego ścięgna Achillesa, ale ta prewencja. Prewencja, czyli właśnie wzmacnianie mięśni, rozćwiczenia rozciągowe, dobór odpowiedniego obuwia i to jest właśnie klucz do sukcesu, żeby zapobiec dolegliwościom bólowym ze strony ścięgna Achillesa.